Dobry wieczór Państwu, wieczór w telewizji w Polsce. Dzisiaj zaczyna się dość nietypowo. Jeżeli Państwo nie przeczytali w internecie mojego zaproszenia skierowanego do dzieci, to teraz zachęcam, żeby zawołać swoje pociechy przed telewizor, bo zaczniemy od bajek. Są wakacje, dzieciom też się coś od życia należy, w związku z tym postanowiliśmy pierwszą część dzisiejszego programu poświęcić bajkom. Bajkom opowiadanym, bo te bajki, które dzieci oglądają w telewizji, czy same czytają, to nie jest to, co kontakt z żywym człowiekiem, któremu można zadawać pytania, rozmawiać z nim w trakcie opowiadania tej bajki. Jest z nami pan Szymon Góralczyk z grupy Karawana Opowieści, który opowiada bajki. A jak te bajki opowiada, to zaraz za chwilę zobaczymy. Żeby przenieść się do Afryki, to nie jest wcale taka prosta sprawa, bo Afryka jest całkiem daleko. Dlatego musimy zaśpiewać magiczną piosenkę, żebyśmy wszyscy tam teraz udali się w podróż i posłuchali opowieści, które z Afryki pochodzą. A piosenka jest taka, spróbujcie powtórzyć słowa. Due due. Due due. Marimba. Marimba. Due due. Due due. Dzieciom bardzo dobrze wychodzi, teraz dorośli. Due due. Marimba. Due due. Też potraficie. No to spróbujemy wszyscy razem zaśpiewać. Ja zacznę i spróbujcie dołączyć się i zaśpiewamy razem. Przeniesiemy się wtedy do Afryki. Uwaga. Due due marimba, due due. Due due marimba, due due. Due due marimba, due due. Jeszcze raz. Due due marimba, due due i głośniej. Due due marimba, due due, jeszcze głośniej. Due due marimba, due due, najgłośniej. Due due marimba, due due, trochę ciszej. Due due marimba, due due, jeszcze 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 ciszej. Kiedyś w bardzo dawnych czasach wysoko na niebie świecił księżyc i świecił słońce. I świecili jednocześnie i w dzień, i w nocy, tak, że cały czas było jasno. I pewnego razu obaj zobaczyli na ziemi kobietę. Była tak piękna, że obaj się w niej zakochali. I pierwszy zszedł do niej księżyc i powiedział: zostań moją żoną. Ja będę o ciebie dbał i będzie ci ze mną dobrze. Ale nie zostawaj żoną słońca, bo słońce jest takie gorące, że spali cię na popiół. A ona zastanawiała się, czy ma zostać żoną księżyca. Ale potem przyszedł do niej słońce i powiedział: zostań moją żoną. Ja będę o ciebie dbał bardziej i nigdy nie będzie ci przy mnie zimno. Ale kiedy to powiedział, ona poczuła, że jej skóra robi się czerwona, że ją zaczyna parzyć, że pojawiają się na niej bąble. I wtedy pomyślała sobie: o nie, zostanę żoną księżyca. I kiedy słońce się o tym dowiedział, zdenerwował się bardzo, wzniósł się wysoko na niebo i zaczął buchać swoim żarem na ziemię. I buchał coraz mocniej i mocniej. A na ziemi zrobiło się bardzo gorąco, o wiele cieplej niż jest dzisiaj. Słońce buchał żarem tak, że wszystkie rośliny zaczęły wysychać, zaczęły robić się żółte. Wielkie jeziora zamieniały się w małe kałuże. A ludzie nie mogli wyjść ze swoich domów, bo ich skóra robiła się czerwona i zaczynała ich parzyć. I wtedy ludzie zaczęli krzyczeć: o wielki księżycu, pomóż nam! Uratuj nas przed straszliwym słońcem! I księżyc posłuchał tego wezwania i chciał pomóc ludziom, dlatego wzniósł się wysoko na niebo i tam zaczął walczyć ze słońcem. I obaj walczyli wysoko na niebie i obaj byli bardzo silni. Słońce i księżyc walczyli tak przez cały dzień, a potem przez całą noc i nie wiadomo było, który z nich zwycięży. Walczyli tak drugi dzień i drugą noc
i nie wiadomo było, który z nich wygra. Słońce i księżyc byli cały czas na niebie i cały czas walczyli trzeci dzień i trzecią noc, i dopiero wtedy księżycowi udało się schwycić słońce i rzucić je do wielkiego oceanu, gdzie było pełno wody. Ale kiedy rozgrzane słońce wpadło do wielkiego oceanu, wtedy ocean natychmiast wyparował i powstała pierwsza na świecie pustynia. A słońce otrzepał się z piasku i wzniósł się wysoko na niebo i zaczął świecić tam dalej. Ale nigdy już nie odzyskał takiej siły, jak miał w tamtych dawnych czasach. I wtedy też słońce i księżyc pokłócili się. Dlatego dzisiaj jest tak, że słońce świeci w dzień, a księżyc świeci kiedy? I w nocy, jak księżyc jest w pełni, jest taki okrągły na niebie, możecie zobaczyć na nim takie małe, ciemne punkciki. Podobno są to blizny po ranach, które odniósł księżyc, kiedy walczył w dawnych czasach ze słońcem. I do dzisiaj można je zobaczyć. Podobało się dzieciom. Jeszcze będzie fragment bajki, także proszę zostańcie z nami, a my trochę poważniej porozmawiamy, bo bajka to jest sprawa bardzo poważna. Pan reprezentuje karawanę opowieści, grupa ludzi, która za cel sobie przyjęła opowiadanie bajek, baśni. Co pana do tego zachęciło? Jaki był motyw takiej działalności? U mnie cała przygoda zaczęła się od Tolkiena i kiedy dowiedziałem się, że w swoich książkach zawarł wiele z mitologii nordyckiej, to zacząłem poszukiwać tych mitów, z których on czerpał, bo jego książki bardzo mi się podobają. I jak znalazłem w końcu te tłumaczenia mitów po polsku, to zacząłem je czytać i wydało mi się to bardzo ciekawe. I zastanawiałem się, czemu my tego w szkole nie znamy, czemu uczymy się tylko greckich i rzymskich, a tutaj naszych sąsiadów, nie mówiąc o naszych własnych mitach, to ich nie znamy, w ogóle nikt im ich nam nie opowiada, nie pokazuje. I wtedy poszedłem do biblioteki i powiedziałem, ej, zróbcie coś z tym. A oni powiedzieli, bardzo proszę poprowadzić takie spotkanie u nas jako nasz wolontariusz. Ja się wtedy zgodziłem i tak się zaczęła moja cała przygoda. I bardzo mi się to spodobało, że możemy mówić o czymś ciekawym, o czymś, co nas samych interesuje. I taka wielka siła, która w tych historiach drzemie i czeka, aż ktoś przypomni te dawne opowieści innym. To bardzo piękna historia. Podejrzewam, że sądząc po elementach tej bajki, że ona pochodzi z kontynentu afrykańskiego, prawda? Tak bo jest. Te siły, zwarcie sił natury, tak? I wytłumaczenie, dlaczego są pustynie w Afryce, afrykańskie bajki. Ale to jest sprawa poważna, bo my rodzice dzisiaj nie mamy czasu, żeby dzieciom opowiadać bajki. Sadzamy je przed telewizorem, przed ekranem komputera, laptopa. Zmęczeni, spracowani, nie bardzo mamy czas, żeby zająć się dziećmi i im opowiadać. A przecież to jest nie to samo, dlatego że co prawda tutaj nie widzieliśmy tego kontaktu werbalnego dzieci z panem, prawda? One były zasłuchane, oglądały tą opowieść, słuchały, oglądały. Natomiast no, opowiadanie własnym dzieciom bajek polega na tym, że dziecko zadaje pytania, można mu odpowiedzieć na różne wątpliwości, które się niosą. Jest to bezcenny kontakt z dzieckiem. Tak jest, ponieważ podczas czytania, ale też opowiadania chyba jeszcze bardziej, wytwarza się taka bardzo silna więź między ludźmi, którzy słuchają, opowiadają. Te role czasami się też zmieniają, że możemy razem wspólnie opowiadać jakąś historię i tutaj ten kontakt jest bardzo ważny, ta więź jest bardzo mocna. Jest to zupełnie coś innego niż oglądanie bajki na ekranie, czy właśnie odsłuchiwanie tylko z audiobooka podczas jazdy samochodem, bo jesteśmy tu i teraz i to jest takie właśnie bardzo ulotne, ale też bardzo piękne, bo wtedy ten kontakt jest zupełnie inny. Kontakt między ludźmi to jest coś, czego maszyny nie potrafią nadrobić, przynajmniej na razie. No tak, no w ciągu dnia mamy mało sposobności, żeby nawiązywać kontakt z naszym dzieckiem. Dziecko jest w szkole, potem wraca z tej szkoły do domu, odrabia lekcje. My jesteśmy zmęczeni, mało czasu na rozmowy, mało czasu na opowiadanie. Tymczasem Maria Valcianegi, włoska autorka wielu książek dla dzieci, mówi, do 6 lat powinno się codziennie opowiadać dziecku co najmniej jedną bajkę. I to by było bardzo piękne. No ale niestety, czasu nie mamy i dlatego pan musi niekiedy rodziców zastępować w opowiadaniu tych bajek. Myślę, że to jest taka miła różnorodność. My jesteśmy w ogóle w komfortowej sytuacji jako opowiadacze, że mamy możliwość przygotowania takich historii. Rodzice
muszą tych historii też często szukać, czytać nową książkę. Często właśnie, tak jak pani mówi, nie mają czasu, gdzieś tam jest praca, jesteśmy zabiegani, trzeba też dziecku ugotować, coś przygotować może do szkoły i jeszcze znaleźć czas na bajkę. A my po prostu przychodzimy i też tym się zajmujemy, więc też mamy tak ten komfort przygotowania całej historii, przemyślenia jej, dobrania odpowiednich słów i później przedstawienia jej. No i instrumentów. Tutaj były afrykańskie instrumenty, bo one ilustrowały bajkę, która pochodziła z Afryki. A proszę powiedzieć, mówił pan o tych poszukiwaniach nowych mitów, prawda? Tolkienem zafascynowany. Oczywiście mamy swoje mity polskie, one też są mało znane praktycznie. Z nimi jest pewien problem, ponieważ raz, że są mało znane, a dwa, że mało o nich wiemy. I tak naprawdę teraz przygotowując taki program z mitami słowiańskimi na Festiwal Mitologii Słowian, który będzie w ten weekend w Owidzu, to spotkaliśmy właśnie, gdzieś tam szukając różnych okruchów, spotkaliśmy się z różnymi książkami pod tytułem Mitologia Słowian. I tam były napisane mity. I one są bardzo różne między sobą. Inaczej przedstawiają panteony, inaczej pojawiają się bóstwa imion, czasami inaczej one wyglądają. Czasami są zupełnie inne bóstwa w jednej książce, inne w drugiej. Te historie inaczej wyglądają, inaczej się toczą. I tak naprawdę mało wiemy. Mamy jakieś okruchy, jakieś echa, ech i ech jeszcze, gdzie my możemy się domyślać, jak wyglądały nasze mity. Natomiast w odróżnieniu na przykład do nordyckich, one nigdzie nie zostały spisane i możemy znaleźć jakiś posąg i możemy się domyślać, jaki to był bóg albo jacy to byli bogowie, ale nie mamy zapisanych imion i do końca nie wiemy. No tak, ale jeżeli chodzi o te nasze rodzime skrzaty, krasnale, wróżki, wiedźmy, to jednak w folklorze ludowym, w ludowych opowieściach, ja kiedyś miałam zamiar napisać taką książkę dla dzieci o polskiej czarownicy Kornelci Miotełce i tak sobie przeszukiwałam i tam jest na przykład strasznie dużo wymienionych różnych skrzatów z nazw, czyli jest ten taki, powiedziałabym, charakterystyczny dla Polski zestaw bajkowy. Jest, tylko też to on się zmieniał z czasem. I czasami były takie postacie, takie demony czasami, które zaniknęły, a krasnoludki podobno przyszły do nas gdzieś z krajów germańskich i gdzieś były charakterystyczne bardziej dla tamtej części Europy. U nas ich kiedyś podobno wcale nie było. Także też te istoty i te opowieści wędrowały, te motywy się zmieniały. Dla mnie też jako opowiadacza jest ciekawe to poszukiwanie różnych historii, które tak naprawdę są często tymi samymi opowieściami. Prawie każda kultura ma opowieść o potopie, każda kultura ma o jakimś kosmicznym drzewie. Czasami taką samą historię możemy znaleźć i w Afryce, i gdzieś później w Azji, i gdzieś jeszcze na przykład w Szwecji. I to jest ta sama opowieść, tylko się troszeczkę zmienia ze względu na kraj i na otoczenie, które panowało w tej części świata. Ale historia jest ta sama. My mamy bardzo bogatą historię literatury dla dzieci, takie nazwiska jak Julian Tuwim, Brzechwa, Maria Konopnicka, ale też mamy bardzo wielu autorów współczesnych, którzy też dla dzieci te książki piszą. Tylko ja tak się zastanawiam, jeżeli z badań Biblioteki Narodowej wynika, że w ubiegłym roku 63% Polaków nie przeczytało ani jednej książki, to czy przeczytali jakąkolwiek książkę swoim dzieciom? No, trzeba by ich zapytać. Ja nie wiem, znam bardzo wiele osób, które czytają książki i czytają je namiętnie i często z tymi rodzicami, którzy przychodzą na nasze spotkania, też rozmawiamy o książkach. Bo tę miłość do książek przekazuje się dzieciom. Rodzice przekazują dzieciom, między innymi zaczynając w tym momencie, kiedy dziecko jeszcze nie umie czytać, opowiadając mu te baśnie albo czytając książki. Tak. I dając pewien przykład, możemy pewne wartości też zaszczepić u naszych dzieci i one później mogą z większą łatwością po te książki sięgać. Natomiast też myślę, że jeżeli ktoś nigdy w życiu jakiejś książki nie przeczytał, nie widział nawet, jak rodzice czytają, to dojdzie taki moment w jego życiu, taką mam nadzieję, że po książkę sięgnie i niekoniecznie będzie to jakiś tekst w internecie na komputerze, ale faktycznie taka papierowa książka. A czy w przedszkolach są czytane, opowiadane dzieciom bajki, czy raczej uczy się je angielskiego i obsługi komputerów? Bardzo często są czytane bajki. Tak? Natomiast też jest troszeczkę czymś innym, jak panie czytają codziennie, a jak przyjdzie ktoś z zewnątrz i też jakąś bajkę opowie. Z tego względu, że jest to wprowadzanie pewnej różnorodności, właśnie też to, że czasami dobrze, jak
przychodzą mężczyźni, którzy coś w przedszkolu pokażą, coś zrobią, bo to środowisko nauczycielskie jest często tak mocno sfeminizowane. I też dla dzieci myślę, że to jest takie dobre, jak ktoś przyjdzie i taki męski głos im bajkę opowie. W jakim zakresie pan korzysta z tego kanonu literatury dla dzieci, nie tylko polskiego, ale i światowego, Andersen, Perrault? A w jakim zakresie pan poszukuje właśnie tego typu opowieści, jak ta, którą przed chwilą usłyszeliśmy, bo podejrzewam, że ona jest przez pana wyszukana. Tak. Ja może nie korzystam aż tak bardzo z tego kanonu. Nie do końca trafiają do mnie baśnie Andersena. Są ładne, ale nie są do końca takimi, jakie ja bym chciał opowiadać. One są okrutne. Właśnie, bo taką cechą charakterystyczną bajek są to, że one się dobrze kończą, prawda? Dziecko... Zazwyczaj. Zazwyczaj, przeważnie. Dziecko przeżywa strach, złość, niepokój o los bohaterów, boi się z nim, zwycięża z nim. I nawet jeżeli ten bohater jest w okropnej opresji, to dziecko ma tą świadomość, czy podświadomość, że on w końcu z tej opresji wyjdzie zwycięsko i wszystko się dobrze skończy, będzie happy end. Bajki Andersena są, niektóre są bardzo smutne. Smutne są zakończenia i tak, one są takie natomiast dość okrutne. Tutaj też dochodzimy do kolejnego jakby zagadnienia. Przeżywanie emocji podczas opowieści. To jest świetna sprawa, bo właśnie daje takie poczucie bezpieczeństwa dzieciom i też dorosłym, którzy przeżywają różne przygody bohaterów, podążają za nimi przez opowieść. Natomiast też mają cały czas świadomość, że to trochę jest o nich, ale to nie oni są w tej historii i czekają, co się tam wydarzy, w takim bezpiecznym dystansie jednak. I później ta opowieść też jest bardzo, bardzo dobra, bardzo dobrym pretekstem do przeżywania emocji, ale później też do rozmowy o tych emocjach, co się tam działo, co w tej opowieści dla nas było straszne, albo co nam się podobało. I też często w rozmowach po opowieściach też dużo wychodzi, o czym jest ta opowieść, bo każdy też troszeczkę inaczej te opowieści odbiera. Każdy filtruje to przez swoje doświadczenia, przez swoją wrażliwość. Tak samo jest z opowiadającymi, że gdyby się działo tutaj pięciu opowiadaczy, pięć osób, które opowiada bajki, to byśmy dostali każdy jedną książkę i mieli wybrać tylko jedną historię. Jestem niemal pewny, że każdy wybrałby co innego, bo dla każdego w tych opowieściach jest coś ważnego zawarte i każdy ma troszeczkę taki inny celownik, inną wrażliwość i też są różne typy opowiadaczy. Ja jestem takim typem, który chce przypominać te dawne, trochę mitologiczne opowieści, bajki ludowe, takie już troszeczkę zapomniane, ale właśnie mówiące o tych ważnych elementach, takich jak dlaczego słońce świeci w dzień, a księżyc w nocy. Wiadomo, że też lubię takie rozrywkowe opowieści, czy czasami straszne historie, ale dla mnie ważne jest przypominanie tych starych opowieści, powracanie do tego, co było kiedyś i troszeczkę pokazywanie tego ludziom, bo u nas w Polsce jakoś tak się stało, że zapomnieliśmy, jak to się robi. I że w ogóle coś takiego istniało i nadal może istnieć. Wrócimy do naszej rozmowy po krótkiej przerwie i będzie jeszcze bajka, także zachęcam dzieci, żeby jeszcze z nami zostały, a potem trochę ponudzimy, ale to już starsi będą tego słuchali.